Panie Cejrowski, pan w kampanii wyborczej wystąpił, jeszcze do Parlamentu Europejskiego, świat się wali. Nie cierpię Parlamentu Europejskiego ani tych ordynacji wyborczej, które są, ale jeszcze bardziej nie cierpię tego, że ci goście, którzy w tej chwili są w parlamencie, zamiast się bawić za swoje pieniądze, to oni biorą sobie z moich podatków na działalność partyjną, a na działalność propagandową dostają 150 tysięcy złotych dziennie. 365 dni w roku po 150 tysięcy dziennie największe partie polityczne dostają na swoje ulotki i billboardy. A ci nieliczni, porządni faceci poza parlamentem nie mają się jak przebić. Jedyny gość, któremu bym dał kawałek swoich podatków, to Marek Jurek. A on nie ma nic. To ma mnie.